Hej, najlepszy detektywie jasnej strony. Dziś znów potrzebujemy twojej pomocy. Czy jesteś gotowy na garść prawie nierozwiązywalnych zagadek? Zaczynamy! Spójrz na tę dziewczynę, która jest w większym niebezpieczeństwie. Dziewczyna po prawej, czy zauważyłeś, że trzyma węża? A co z tymi kobietami? Która z nich jest w większym niebezpieczeństwie? Ta po lewej ma krwawiące rozcięcie na nodze, a rekin podąża za nią zbawiony zapachem. Magik zamknął Timothy'ego w pokoju na szczycie wysokiej wieży, tylko z jednym oknem i bez żadnych drzwi. Następnie podpalił wieżę i odszedł. Timothy musiał szybko uciekać, w kieszeni miał schowane 3 magiczne eliksiry. Jeden mógł dać mu niesamowitą siłę, drugi mógł zmienić go w wampira, a trzeci eliksir pozwoliłby mu przywołać dowolne zwierzę. Który eliksir powinien wypić? Niesamowita siła nie uratuje go w tej dramatycznej sytuacji i żadne zwierzę nie będzie w stanie pomóc mu w ucieczce. Jego jedyną szansą na przeżycie jest przemiana w wampira, potem w nietoperza i wtedy będzie mógł odlecieć. Spójrz na tych ludzi, wydają się być w poważnym niebezpieczeństwie, ale jeden z nich może całkiem łatwo uciec. Czy potrafisz odgadnąć, który? To mężczyzna po lewej stronie. Przede wszystkim przed głodnymi krokodylami chronią go pręty klatki. Dodatkowo podczas związywania go podjął środki zapobiegawcze, które teraz mogą pomóc mu się uwolnić. Spójrz, kiedy był związywany, rozłożył łokcie, tworząc luz w sznurach. To pomoże mu łatwo się uwolnić. Zgubiłeś się w dżungli. Robi się ciemno i musisz jak najszybciej się stamtąd wydostać. Są tam 4 drogi prowadzące odpowiednio na wschód, zachód, północ i południe. Ale na końcu każdej z nich czyhają niebezpieczeństwa. Wschodnia droga prowadzi do czarnej dziury, która może cię pochłonąć w mgnieniu oka. Droga zachodnia prowadzi przez jezioro zamieszkane przez rekiny wielorybie. Jeśli wybierzesz drogę północną, doprowadzi cię ona do gigantycznego dołu w ziemi, którego nie można przekroczyć. Z kolei droga południowa jest zablokowana przez wysoką górę, na którą nie można się wspiąć. Którą drogę powinieneś wybrać, aby uciec przed niebezpieczeństwami dżungli? Rekiny wieloryby są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, dlatego najbezpieczniejszą opcją jest przepłynięcie jeziora, oczywiście jeśli potrafisz pływać. Pewnego letniego poranka podróżniczka szła przez dżunglę. Nagle zobaczyła przed sobą 3 ścieżki. Pierwsza kończyła się w niebezpiecznym bagnie pochłaniającym ludzi. Druga ścieżka była ulubionym terenem łowieckim wampirów. A trzecia prowadziła do aktywnego wulkanu plującego lawą i podpalającego wszystko dookoła. Którą ścieżkę powinna wybrać podróżniczka? Pamiętasz, że był słoneczny letni poranek? Wampiry boją się światła słonecznego. Jest mało prawdopodobne, że podróżniczka spotka je w ciągu dnia. Powinna więc wybrać drugą ścieżkę. Utknąłeś na bezludnej wyspie. Nagle widzisz statek. Dalej jest dość daleko od brzegu. Czego możesz użyć, by się z nim skontaktować? Smartfona, pudełka zapałek, megafonu czy teleskopu? Smartfon jest praktycznie bezużyteczny na bezludnej wyspie, nie ma tam zasięgu. Teleskop również ci nie pomoże. Zobaczysz statek, ale nie będziesz w stanie się z nim skontaktować.
Zasięg megafonu jest zbyt mały, by twoje krzyki dotarły do statku. Jedyną szansą na bycie zauważonym jest użycie zapałek do wzniecenia ognia. Ogień i dym oznaczają sytuację awaryjną, a ludzie na statku z większym prawdopodobieństwem zauważą taki sygnał. Mark wracał pewnego wieczoru do domu, gdy tuż przed nim z krzaków wyskoczył duży kot. Stworzenie miało wielkie kły i ostre pazury i chciało rzucić się na Marka. Facet miał przy sobie tylko telefon, chusteczkę i butelkę wody. A mimo to wyszedł z tej sytuacji bez szwanku. Jak udało mu się uciec przed kotem? Koty nie są wielkimi fanami wody. Mark wylał więc trochę wody na kota, co odstraszyło zwierzę. Spójrz na tę babcię. Która z nich jest tak naprawdę zombie? Ta po lewej, jej oczy są niesamowicie białe i nie ma uszu, przerażające. Vincent został zamknięty w pomieszczeniu bez okien i tylko z jednymi masywnymi drzwiami. Po lewej stronie drzwi znajduje się panel z kilkoma przyciskami, a po prawej drugi panel z podpowiedzią. Na ścianie nad drzwiami znajduje się również zegar. Który przycisk powinien nacisnąć Vincent, aby wydostać się z pułapki? Zielony trójkąt. Liczby na panelu 3, 6 i 9 oznaczają godziny. Jeśli połączysz je na tarczy zegara, to otrzymasz trójkąt. Detektyw Markus i przypadkowy przechodzień stali się świadkami wypadku samochodowego. Potrącony przez furgonetkę mężczyzna leżał na ziemi nieprzytomny. Markus pobiegł do najbliższej kawiarni, by wezwać karetkę. Kiedy wrócił, przechodzień powiedział mu, że mężczyzna obrócił się na plecy, ale nie odzyskał przytomności. Po kilku sekundach przyglądania się tej scenie, detektyw kazał przechodniowi zwrócić wszystko, co zabrał poszkodowanemu. Dlaczego tak powiedział? Kiedy detektyw po raz pierwszy zobaczył mężczyznę, jego marynarka była zapięta tylko na jeden guzik. Teraz jednak zapięte są dwa guziki. Przechodzień musiał otworzyć marynarkę w poszukiwaniu portfela, a następnie zapiąć ją nieprawidłowo. Ralph, Willy, Amber i Grace znajdują się w sali muzealnej. Kilka godzin temu ktoś ukradł z niej bezcenny eksponat. Ralph, Willy i Amber twierdzą, że nie mają nic wspólnego z przestępstwem. Ale detektyw im nie wierzy. Wszyscy zostają aresztowani i przewiezieni na komisariat. Tylko Grace, która nie odpowiadała na pytania, jest wolna. Dlaczego? Grace jest detektywem. Spójrz na to zdjęcie i spróbuj odgadnąć, kto jest kosmitą w przebraniu. To facet w żółtej koszuli. Je banana, ale nie obrał go przed ugryzieniem. Prawdopodobnie widzi ten owoc po raz pierwszy. Detektyw Darsen podejrzewał pewnego mężczyznę o popełnienie przestępstwa. Postanowił sprawdzić jego dom. Niedaleko zauważył artystkę rozstawiającą sztalugi. Najwyraźniej zamierzała narysować dom przestępcy. W pewnym momencie detektyw musiał wrócić na komisariat. Poprosił dziewczynę, aby zadzwoniła do niego, jeśli zobaczy kogoś wchodzącego lub wychodzącego z domu. Zgodziła się. Kiedy detektyw wrócił wieczorem, artystka powiedziała mu, że nikogo nie widziała. Mężczyzna od razu zrozumiał, że kłamała. Jak się tego domyślił? Kiedy wychodził, wszystkie okna w domu były zamknięte, ale na obrazie narysowanym przez dziewczynę okna są otwarte. Oznacza to, że ktoś znajdował się w domu, gdy detektywa tu nie było.
pewien bogaty biznesmen słynął z tego, że zawsze nosił czarny kapelusz. Ale pewnego dnia przyszedł do swojego biura z kiścią owoców na kapeluszu. Jego pracownicy byli zszokowani, ale nie odważyli się zadać mu pytania. Sytuacja powtórzyła się następnego dnia. Trzeciego dnia sekretarka biznesmena zebrała się na odwagę i zapytała, o co chodzi. Mężczyzna odpowiedział, że przegrał zakład. Jeszcze go nie wypełnił, ale zamierzał to zrobić tego dnia. Następnie powiedział swojej sekretarce, aby nie zamawiała dla niego lunchu. Co musiał zrobić biznesmen, aby wypełnić zakład? Kiedy zawarł ten zakład, powiedział, jeśli przegram, zjem swój kapelusz. Masz worek wypełniony ziarnami kawy. Musisz użyć tej kawy, aby całkowicie wypełnić dwa inne worki tego samego rozmiaru. Jak możesz to zrobić? Włóż jeden pusty worek do drugiego i napełnij go kawą.